Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj odcinek z testu Hondy Civic, a właściwie z testu to może za mocno powiedziane, bardziej z takiej mojej oceny tego samochodu po przejechaniu iluś tam, no nie wiem, 200 czy 300 km. To jest wersja 1.5 CVT, 182 konie mechaniczne, wersja Sport Plus. Będę porównywał ten samochód do Volkswagena Golfa 7 generacji z silnikiem 1.5 DSG, takiego, który miał 150 koni mechanicznych. To taka wersja troszeczkę też była usportowiona z takim sztywniejszym zawieszeniem, ale w związku z tym, że to kanał jest budowlany, to zanim do tego przejdę, do tego mojego opowiadania na temat samochodu, to opowiem troszeczkę o tym, co się będzie na tym kanale wkrótce działo, bo to jest istotne. A więc przygotowujemy trzy takie prezentacje, filmy, trzy zagadnienia właściwie, w których będziemy mówić o wilgoci w budynku, o wilgotności w ścianach, w przegrodach, o wysokich temperaturach oddziaływujących na budynek, o ognioodporności. Potraktujemy budynek palnikiem, spróbujemy podpalić ścianę od wewnątrz, spróbujemy podpalić ścianę od zewnątrz. Będziemy też mówić o chemii materiałowej, która no, na to podpalanie też jakiś wpływ może mieć. Ja sobie teraz stanę, będzie mi tu łatwiej. Co ciekawe, specjalista od marketingu, z którym się znam, ostatnio próbował mi wykazać, że to są zagadnienia w budynkach właśnie te wilgotnościowe i te pożarowe, czy te odnośnie oddziaływania wysokich temperatur, że to są zagadnienia w budynkach, które nie za bardzo interesują inwestorów. No i nie mogę powiedzieć do końca, że się z nimi nie zgadzam, dlatego że jakiś czas temu też czytałem taki dosyć ciekawy artykuł, też go udostępniałem na którejś z grup na Facebooku, tych, które administruję, i ten artykuł, on dotyczył wypowiedzi członka chyba Rady Nadzorczej spółki właścicielskiej Danudu, który wypowiadał się w taki sposób, że inwestorów indywidualnych, klientów nie interesują za bardzo parametry takie mocno stricte fizyczne i czy konstrukcyjne, czy takie techniczne w ogóle, natomiast interesują klientów te efekty końcowe, czyli po prostu funkcja tego budynku, jego estetyka przede wszystkim, to, z czego on jest wykonany na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. I oni no, w taki sposób jak gdyby interpretują ten rynek, te swoje doświadczenia tak przekazują. No i moje doświadczenia w pewnym sensie są trochę podobne, że faktycznie tak trochę jest, że sprzedawane są przez biura projektów gdzieś tam te laurki kolorowych domków, a nie bardzo tam się wnika w te technologie przegród, w materiały konstrukcyjne, w materiały, które sobie z tym środowiskiem właśnie podniesionej wilgoci, czy wody nawet, czy wysokich temperatur radzą w taki czy inny sposób. Mało kto o tym mówi, mało kto zwraca na to uwagę. No, będę się jednak upierał w tych kolejnych odcinkach i będziemy o tym mówić, a tym bardziej, że zmotywował mnie do tego też wczorajszy telefon, który dostałem od klienta, który próbował ze mną no, tak szybko dosyć rozmawiać i gdzieś tam wypowiedział takie słowa, że te budynki szkieletowe, to one generalnie mają problem z rozprzestrzenianiem się ognia. No więc w kolejnym odcinku będziemy podpalać konstrukcję budynku i będę to omawiał. Będę omawiał wpływ wysokich temperatur i to, co może się z budynkiem dziać. Spróbujemy też podpalić po prostu budynek, bo jak gdyby jedna rzecz to jest wysoka temperatura oddziałująca na przykład poprzez promienie słoneczne na fasadę i na te materiały, z których ta fasada jest skomponowana, a inna rzecz to jest oczywiście zagrożenie rozprzestrzeniania się ognia w przypadku po prostu pożaru, ale też będę mówił właśnie o nasyceniu materiałów chemią, to będzie oddzielny odcinek, czyli o materiałach nisko przetworzonych, naturalnych, ale trwałych, kontra o materiałach, które no, często też występują nawet w tych budynkach ekologicznych, ale są obfite w związki chemii i później o wilgoci, czyli też jak gdyby o uwalnianiu się tejże chemii materiałowej w przypadku podniesionych temperatur, czy też w przypadku podniesionej wilgotności w przegrodach czy w budynku. Także no zapraszam, kolejne odcinki, one będą gdzieś w połowie, myślę, października. To będą krótkie odcinki, takie tematyczne. Wyjaśnimy sobie kilka spraw, no może nieistotnych dla Państwa, ale kanał generalnie jest niszowy, więc, no więc taka jego rola, żeby mówił o wszystkich rzeczach, a nie tylko o tej estetyce i design. No to tyle, jeżeli chodzi o kanał Budujmy Lepiej. Natomiast zapraszam oczywiście do tych wcześniejszych wszystkich filmów, tam jest bardzo dużo różnych informacji dla osób, które planują proces inwestycji budowlanej. Zapraszam do przejrzenia, mam nadzieję, że cennych. A teraz skupiamy się na Hondzie, więc proszę Państwa, Honda Civic, no tutaj na tym kanale, dzisiaj Honda Civic, a tutaj na tym kanale wcześniej była Toyota Camry w kilku filmach, Volkswagen Golf, tam było też Audi A3 kiedyś. Ja ten samochód najbardziej postaram się porównać tą Hondę do Volkswagena właśnie Golfa, o którym wspominałem, dlatego, że on parametrami, mocą, jak gdyby kubaturą, wielkością, no jest bezpośrednim, powiedzmy, konkurentem i dużo osób rozważa, czy kupić Golfa, czy kupić Hondę Civic, czy kupić tam coś jeszcze innego. Jeżeli chodzi o Hondę Civic, jakie są moje pierwsze wrażenia z przejechanych kilkuset kilometrów tym samochodem? Otóż, proszę Państwa, z tych rzeczy, które są na plus w zestawieniu z Golfem, mimo tego, że uważam, że Golf jest samochodem bardzo dopracowanym, tutaj mówię o Golfie 7, Golfem 8 nie jeździłem, nie wiem nic na jego temat, więc nie będę się wypowiadał. To jest dziesiąta wersja Hondy Civic, więc myślę, że ona jest równoległa jednak do 7, bo co prawda mamy już Golfa 8, ale też Honda się wymienia ten model i w 2002 czy 2003 roku już ma być następny model i to chyba będzie bardziej do 8 konkurencja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tak, co tu jest fajnego w tym samochodzie, co tu jest przyjemnego i co tu jest ciekawego. Więc proszę Państwa, układ wspomagania kierownicy i w ogóle cała precyzja tego układu kierowniczego jest fantastyczna. Jest fantastyczna. Mimo tego, że uważałem, iż w Golfie ten układ kierowniczy i chęć do skręcania tego samochodu jest na bardzo wysokim poziomie, tak tutaj jest to no hiper wysoki poziom. Po prostu ten samochód bardzo chce skręcać, on jest stworzony do jeżdżenia w kółko po prostu, na karuzeli, on jest stworzony do robienia ósemek, on prosi o zakręt, w tym zakręcie się czuje super, świetnie, komfortowo i on chce więcej, on chce zacieśniać zakręty, on po prostu naprawdę o to prosi i robi to z taką gracją i z taką przyjemnością, że jest to po prostu fantastyczne, daje to rewelacyjne wrażenia z jazdy, niespotykane nawet, bym powiedział, w Toyocie Camry, która też bardzo dobrze skręca, czyli w samochodzie klasowanym klasy wyżej, myślę, że tu ten układ kół, generalnie tych nastawów jest naprawdę na poziomie no, równym albo i nawet troszeczkę wyższym niż w Camry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten samochód generalnie, jeżeli chodzi o cały układ zawieszenia, to ten układ jest tak zestrojony właśnie jak w Camry, która z gracją i z przyjemnością prosi o więcej dziur, pokonując przeszkody czy tych martwych policjantów. To samo jest tutaj. Ten samochód przejeżdża przez przeszkody, mimo tego, że ma naprawdę precyzyjny ten układ kierowniczy i jest bardzo zwarty i jest samochodem no, takim no, o nucie sportu, to równocześnie nie jest takim twardym wozem drabiniastym. On naprawdę bardzo sobie dobrze radzi z nierównościami, a jednocześnie właśnie cały czas jest zwarty. Nie umiem tego wyrazić słowami, ale jest to taki naprawdę świetnie dobrany kompromis i no, duże gratulacje dla Hondy po prostu za wybieranie tych nierówności, a spowodowanie jednocześnie takiej sytuacji, że to nie jest bujający się tapczan po prostu. Wiecie Państwo na pewno, o co mi chodzi. Więc on wtedy, kiedy trzeba właśnie skręcać, to on jest wystarczająco sztywny i daje frajdę z tego skręcania, a z drugiej strony wszystkie dziury pokonuje z gracją i jest w tym samochodzie cicho. Od kół jest w tym samochodzie, od podłogi, od nadkoli jest w tym samochodzie cicho. Widziałem filmy na kanale YouTube, gdzie ludzie mówili, że w tym samochodzie jest głośno, ja się z tym nie mogę zgodzić. Porównując to auto do do Golfa czy do Camry, ja nie mogę się zgodzić z tym, że ten samochód jest głośny. Jeżeli chodzi o wygłuszenie właśnie podłogi, nadkoli i w ogóle generalnie szumy opływowe, wszystkie, wiatrów, przy lusterkach, co mówiłem w filmach o Camry, że tam no, powiew tego wiatru naprawdę słychać. Tutaj te szkła, te lusterka, one są duże, są większe niż w Golfie, same szkła, prawie takie jak w Camry, a tego hałasu nie słychać. Nie słychać hałasu, opływu wiatru przy prędkościach autostradowych, również z dachu, mimo tego, że tu jest szyber dach. Nie słychać tego. Ja myślę, że ta futurystyczna bryła tego samochodu, taka opływowa, ona też jednak działa. To nie jest tylko futurystyczny design kosmiczny, że tak powiem, tak? Ale to w zakresie jak gdyby tej opływowości i przedostawania się tych, w ogóle powstawania tych szumów, ma działanie takie, że redukuje po prostu ten hałas potencjalny. Więc to chciałem powiedzieć. Natomiast tak, jedyny hałas, którego można by się ewentualnie czepiać, ale to mówię w porównaniu i tak do tych aut, którymi ja w życiu jeździłem, to w zasadzie nie powinienem w ogóle tego wątku poruszać, ale biorąc pod uwagę właśnie komfort akustyczny tej kabiny, komfort akustyczny od strony tutaj tej podłogi czy nadkoli, no to jedynym jakimś tam hałasem jest gdzieś tam taka komora silnika. Ten samochód ma takie troszeczkę w porównaniu do Golfa, no tak czasami lubi sobie delikatnie zawarczeć. Nie nazywajmy tego brzmieniem sportowym, bo to jeszcze daleko do tego, ale to po prostu tutaj z tej komory silnika taka chrapka się tam czasami potrafi wydobyć. Na zewnątrz, jak się tego samochodu stoi, on jest na luzie odpalony, to też słychać takie z tłumników, bo to są te dwie rury wydechowe, takie tam harczenie. Już później jak się tego gazu doda, to trochę się człowiek rozczarowuje, ale mimo wszystko, no powiedziałbym tak, że na tle tej komfortowej kabiny, naprawdę dobrze wyciszonej, no to jedyny hałas, który słyszę, to jakiś tam słyszę z komory silnika, ale nie mogę powiedzieć, że on jest uciążliwy czy nieprzyjemny. Po prostu go gdzieś tam słychać. Słychać silnik. W Golfie mniej było słychać silnik, natomiast bardziej było słychać podłogę. W Camry z kolei bardziej słychać lusterka, te wiatry, ten hałas spowodowany po prostu owiewaniem, i w Camry bardziej słychać hałas, który gdzieś wychodzi z nadkoli. Słychać te rzeczy, więc to jest takie moje porównanie, no skoro już mówię o tych lusterkach, bo one akurat w Camry są bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi właśnie o ten hałas, ale mają taką zaletę, że są duże szkła i bardzo dobrze w nich widać, tak tutaj to jest tak, dobrze widać w tych lusterkach, są też duże, dużo większe niż w Golfie, mniejsze niż w Camry, ale naprawdę wystarczające i dobrze w tych lusterkach widać. Natomiast teraz przejdę do rzeczy, która w tym aucie jest totalną porażką, z którą oczywiście da się żyć, trzeba sobie w głowie poukładać pewne rzeczy i da się z tym żyć, ale jest to, nie powinno tak być w takim samochodzie. Otóż mamy tutaj to szkło od lusterka, wygodnego, dużego, ale jeżeli to szkło mamy tej wielkości, to obok jest ta zabudowa plastikowa, która dochodzi do słupka tutaj między szybami, i ona jest z kolei tej wielkości. Po prostu mamy lusterko wygodne, ale za chwilę mamy kawał plastiku, czego w Golfie nie było i nie ma tego w Camry, nie ma tego plastiku, widać po prostu, zamiast plastiku widać szkło, szybę i widać, co tam się dzieje po prostu na ulicy. Tu tego totalnie nie widać. Mamy taką przestrzeń plastiku, który nam zasłania nam pasy, zasłania nam pasy pieszych przy lewoskręcie. Mało tego, proszę Państwa, to zaraz tu obok wkomponowano w miejsce przy szybie, w samym narożniku, głośnik i znowu zalepiono, że tak powiem, miejsce potencjalne, gdzie coś by było można tam zobaczyć. Trzeba odchylać głowę w dwie strony, bo dalej, proszę Państwa, mamy tu ten słupek, który po pierwsze jest grubszy niż w Golfie, po drugie jest grubszy niż w Camry, po trzecie dołem się jeszcze tu rozszerza, czyli na wysokości mojego wzroku troszeczkę poniżej ten słupek po prostu staje się coraz szerszy. I summa summarum mamy takie lusterko duże, wygodne i taką przestrzeń po prostu plastików, które nam zasłaniają patrzenie w lewo. I to jest absolutnie największa wada tego samochodu i trzeba sobie to poukładać tak w głowie po jeżdżeniu Golfem czy Camry, że tu nie widać nic i trzeba się odchylać przy zakręcie w dwie strony. Trzeba absolutnie patrzeć, po prostu się odchylać, czy tu się coś nie dzieje, czy my kogoś nie rozjedziemy. Jest to, proszę Państwa, uciążliwe. Droga Hondo, jest to uciążliwe. I proszę Państwa, mało tego, żeby tego jeszcze było mało, to kształt maski tego auta ma takie na nadkolach w prawo i w lewo wypusty do góry. Jak Państwo sobie wejdziecie do salonu, czy obejrzycie ten samochód gdzieś na parkingu, to zobaczycie, że on ma takie wybudowane, sportowe, zadziorne, jak gdyby wytłoczenia tej maski. I tutaj, w kierunku, kiedy ja patrzę za tym rozszerzającym się słupkiem lewym w dół, ja widzę odstającą maskę. Taki odcinek na 2 cm odstającej maski. Czyli wjeżdżając do garażu dwa razy, ja miałem takie wrażenie, już teraz przywykłem do tego, ale miałem takie wrażenie, że po prostu ja coś uderzę. A nie, to mój samochód. Kurczę, przecież ja tam dalej dopiero muszę patrzeć, żeby się zmieścić przez wrota, żeby wjechać. Po prostu całe to tu ustrojstwo jest absolutnie przeszkadza kierowcy. Przeszkadza kierowcy i to jest wada, którą da się, że tak powiem, zneutralizować, ale absolutnie te ruchy po prostu są niezbędne. Tego nie ma w Golfie, ani nie ma tego w Camry, więc ktoś, jeżeli jest przyzwyczajony do lusterek, które mają zabudowane szkła w taki sposób tylko, że tego materiału jest absolutnie tyle, ile potrzeba, nic więcej i widać pomiędzy krawędzią zabudowy a narożnikiem szyby po prostu pieszych, no będą tutaj rozczarowani w tym samochodzie. I to jest duża wada, duża wada. No dobrze, no ale nie tragizujmy, powiedziałem, jak sobie z nią poradzić, da się żyć, samochód świetnie skręca, jest cichy, jest bardzo przyjemny w prowadzeniu, bardzo przyjemny. Z tych samochodów, które wymieniam, jest chyba samochodem najbardziej przyjemnym w prowadzeniu, który daje najwięcej satysfakcji, przyjemności i nie męczy. On jest po prostu przygotowany na wszystko i bierze tą drogę i tą trasę i te zakręty i te nierówności z taką wielką kulturą, Nie spodziewałbym się tego po Hondzie, wydawałoby mi się, że Honda to jest bardziej taczka sportowa, że po prostu, o, to jest tak, nie, tu bardziej Golf właśnie taki był, a to auto nie. Dobrze, teraz tak, no jeżeli chodzi, będziemy się tak troszeczkę przesuwać może w tą stronę, jeżeli chodzi o licznik, prędkościomierz, wszystkie ustawienia, świetne, ergonomiczne, nie tak futurystyczne jak ten samochód z zewnątrz, wskaźniki, które są bardzo przyjazne dla kierowcy. Teoretycznie przeładowana kierownica wcale nie jest przeładowana, ponieważ pod tymi przyciskami kryją się bardzo proste, czytelne, jasne instrukcje. Bardzo mi to odpowiada w tym samochodzie Golf 7 z tą deską jeszcze taką analogową, tak? Był troszeczkę przestarzałym autem tu w tym zakresie. Toyota Camry, no ma troszeczkę tu podobnie to rozwiązane, natomiast w Toyocie Camry tam jest mocno napszczone wszystkiego i tam jest tych funkcji, tam jest straszny galimatias. Natomiast tu jest to ergonomiczne. I przesuwamy się do konsoli centralnej, w której mamy nawigację, radio, tam bluetoothy i tak dalej. To sobie tam każdy z Państwa może wyczytać, co jest dostępne w wersji Sport Plus, ale nie o tym. Chodzi mi o ogólną ergonomię tutaj tego miejsca. Jest dobrze, jest dobrze. W Golfie oczywiście w skali od 1 do 6 było to moim zdaniem na 6 ergonomicznie, absolutnie intuicyjne, absolutnie czytelne. Tu jest troszeczkę gorzej, natomiast jest o niebo, o 4 klasy lepiej niż w Camry, bo w Camry to jeżeli miałbym oceniać tą ergonomię tu tego miejsca, dostępność do tych mediów, do nawigacji, do nastawień i tak dalej, to jest totalnie nieintuicyjne. Mówiłem o tym w poprzednich filmach. To jest najgorsza rzecz w Toyocie Camry, to jest właśnie ta konsola centralna, natomiast tutaj jest całkiem przyzwoicie. Oczywiście to nie jest hipernowoczesne jakieś tutaj rozwiązanie, ono jest nawet, bym powiedział, no zalatuje lekko myszką. Oczywiście ja porównuję Golfa 2016 w tej chwili do Civica 2021, więc to jest przepaść, więc tu jest lepiej, nowocześniej troszeczkę, tu jest kamera cofania, tu jest nowocześniej niż w Golfie, natomiast pod kątem jak gdyby ergonomii jest dość podobnie, także tu nie ma żadnego show, tak? Dla tych kierowców, którzy lubią bardzo nowoczesne te te konsole środkowe z wystającym laptopem, że tak powiem, bardzo mocno multimedialne, responsywne i tak dalej, to nie będzie jakimś, no, tutaj plusem czy jakimś argumentem. Natomiast dla mnie, człowieka, który już pojeździł samochodami, jak gdyby skłania się do tego, żeby samochód był dostępny dla kierowcy i wygodny, no jest to bardzo odpowiednie, że tak powiem, i ja tutaj jak gdyby większych wad nie znajduję. Jeżeli chodzi o radio, no to oczywiście do JBL-a w Camry to się ma nijak, to w ogóle nie ma co tego porównywać. Do tego modelu podstawowego chyba, który był w Golfie, jest podobnie. Te nastawy jakieś są, da się tego słuchać, szału nie ma. Dla melomanów to sprzęt na pewno nie jest. Także jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to wolę mimo tych niedogodności w tym sterowaniu słuchać jej na JBL-u w Toyocie Camry. Jest ładowarka indukcyjna, no dobrze, tym bardziej, że jest taka, że się mieści telefon, to też dobrze, tym bardziej, że jest taka, że ten telefon nie spada tak jak w Camry, bo w Camry ona jest nie do użytku totalnie, bo chyba że na postoju, więc tu da się jechać, ładować telefon, jest bokami zabudowana, nie ma problemu, że ten telefon gdzieś tam nam lata po całym samochodzie przy pierwszym lepszym dodaniem gazu. Skrzynia CVT, no ja powiem tak, oczywiście w porównaniu do DSG Volkswagena to ta skrzynia nie ma takiej werwy, nie ma takiego sportu w sobie, ale ja nie mogę złego słowa powiedzieć na tą skrzynię. To podobnie jak w Camry są opinie, tam też jest CVT, ale są opinie takie, że te skrzynie wyją i tak dalej. Nie, nie wyją te skrzynie, ani skrzynia w Camry, ani ta nie jest uciążliwa, da się z tym jeździć, dla mnie ona jest w porządku, troszeczkę słychać tam te przeciągania gdzieś tych biegów wirtualne, bo wiadomo, że ona jest zaprogramowana na to, ale no ja nie mogę na nią narzekać. Generalnie przyspieszanie w tym samochodzie daje takie wrażenie, mimo tego, że są testy na YouTubie przyspieszania do 100, w książce bodajże jest 8,5 do setki, o ile dobrze pamiętam, nie wiem czy nie 8,3, natomiast w Golfie jest chyba 8,1 w książce, więc wydaje się, że ta różnica jest nieznaczna. Testy pokazują na YouTubie, że ten samochód, ta Honda Civic z tym silnikiem, z tą skrzynią przyspiesza w 7,5 bodajże sekundy, a nawet chyba tam ktoś miał 7,3. Ja tego nie testowałem, bo dla mnie to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Natomiast subiektywnie Golf 1.5 DSG, przepraszam, 1.4 DSG 150 koni 2016 rok, moim zdaniem sprawiał wrażenie bardziej lekkiego samochodu i sprawniej przyspieszał. Ta skrzynia DSG, ona troszeczkę bardziej była taka narowista momentami. Jest to dobra skrzynia, ale momentami miała takie tendencje. Tu tego nie ma i tu się wydaje, że ten samochód jest bardziej taki, tak płynnie oddaje tą moc, tak normalnie i nie czuć tego przyspieszenia. I ma się wrażenie, że Golf przyspieszał bardziej właśnie, no nie wiem, w 7 sekund, a ten to może w 8,5 albo w 9 bardziej. No ale dane mówią inaczej. Myślę sobie też, że ten samochód poprzez właśnie ten komfort resorowania, te nastawy kierownicy, tą skrętność, to, że jest ciszej, może dawać takie wrażenie, że po prostu jest wolniejszy, ale chyba nie jest, bo jak mu się troszeczkę tam przyspieszy do prędkości autostradowej, to on to robi, tu nie wiadomo kiedy jest to 140 i jedzie się to 140 i to tak się jedzie, jakby w Golfie to było 110, choć w Golfie mi się też wydawało, że wcale nie do końca czuć prędkość. Tu to 140 daje mniejsze wrażenia sportowej jazdy kierowcy niż nawet w Camry. W Camry przy 140 się wydaje, że ta prędkość jest wyższa niż tu. Więc jak na Hondę, no znowu, ktoś by się mógł zdziwić. To takie, opowiadam o tej Hondzie, jakbym opowiadał o jakimś Volvo, no taka ona jest po prostu. Więc ona ten taki futurystyczny, zewnętrzny, bardzo sportowy charakter to ma tylko z zewnątrz. Ja oczywiście no z wad to jeszcze uznałbym to, że ona poprzez te wszystkie wygibasy, przez tą futurystyczną sylwetkę, która jednym się może podobać, innym nie, to już jak gdyby mi się akurat podoba, ale ona ma bardzo dużo łączeń materiałowych, tam jest sporo uszczelek, jest sporo załamań, jest sporo jakichś takich wnęk, gdzie wpadają liście, później te liście jest ciężko wyciągnąć. Ten samochód jak się myje, to jakiś tu jest patyk, którego nie można wymyć. W Golfie w ogóle nie było takiego problemu. Golf miał te krawędzie wszystkie takie dostępne. Tam go się zmyło na myjce i wszystko, że tak powiem, spadało. Natomiast tu po prostu jest to uciążliwe. Nie wiem, jak te wszystkie łączenia, te uszczelki, szczególnie tutaj też przy dachu, gdzieś tam z tyłu, przy tym spoilerze, który tu widzimy, nie wiem, jak te uszczelki, jak te połączenia, one będą się zachowywały za 4-5 lat. Zastanawiam się, bo tu jest po prostu naprawdę Meksyk na tej masce i myślę, że każdy blacharz to potwierdzi, że jeżeli miałby takie auto naprawiać po wypadku, to jest chyba trochę wyzwanie. No ale dobrze, no nie będę na to narzekał, bo po prostu nie wiem, czy to jest trwałe, czy to nie jest trwałe. No trudno mi powiedzieć, bo nie znam tego samochodu aż tak. No to tak, wady, zalety. Teraz jeszcze jest taka jedna rzecz, proszę Państwa. Tutaj generalnie w tej wersji Sport Plus są dosyć takie fotele obfite w ten materiał gąbczasty w środku. W Golfie, mimo tego, że tam były takie kubełkowe fotele za dopłatą, usportowione z taką siatką materiałową, z dosyć dobrego materiału, ale też nie do końca przyjemnego, trwałego w sensie, ale nie do końca przyjemnego, a boki obszyte skórą, to tam te fotele, one wyglądały fajnie, ale takie miałem od samego początku w Golfie wrażenie, że tam brakuje mięsa, brakuje tej gąbki, po prostu te fotele, kurczę, no nawet miałem takie wrażenie, że gdzieś tam czuję plastik, po prostu w siedzisku, w tym Golfie, i to wtedy, kiedy był nowy. Natomiast tu jest zdecydowanie więcej materiału, zdecydowanie więcej tej gąbki, jest duży problem z ustawieniem tego fotela. Ja go w końcu ustawiłem i teraz czuję się w nim dobrze, udało mi się go ustawić, opiera mi się głowa w odpowiedni sposób, nie jadę tak, nie mam też problemu z oparciem tej głowy, jest podparcie lędźwi, no są takie, no tutaj też boczki, nie nazwałbym tego kubełkami, ale blisko, i generalnie ten fotel jest wygodny. Natomiast gdyby go było można te 2-3 cm spuścić niżej, to by było super, chociaż 2, chociaż 1,5. Golf, tu się mówi o tym samochodzie, też widziałem tam gdzieś w filmach, że ten fotel schodzi nisko. Nie schodzi nisko. W Golfie TSI 2016 DSG 150 koni 1,4, fotel schodzi niżej. Nie mówię o tym standardowym fotelu, tylko mówię o tym kubełkowym za dopłatą. Bo ten standardowy golfowy, nie wiem, czy on schodzi niżej. Natomiast tu by się przydało, żeby on schodził troszeczkę niżej. Natomiast no nie ma dramatu. To nie jest znowu tak, że siedzimy jak na taborecie. No, ja mówiłem, że w Camry dobrze by było, żeby ten fotel schodził 5 cm niżej. Tu by było dobrze, żeby on schodził chociaż 1,5 cm niżej. W Golfie schodził idealnie, siedziałem na ziemi, tak jak lubię. Natomiast jak już ustawiłem teraz ten fotel i już nie narzekam, już się przyzwyczajam, to da się dostosować ładnie kierownicę. Ta regulacja tej kierownicy jest wystarczająca. Co prawda ja mam chyba opuszczoną zupełnie na minimum. Ja mam 1,76 m wzrostu, ale to minimum mi starcza. Natomiast w Camry trochę mi nie starcza. Przywykłem, ale to nie jest ta pozycja, którą ja lubię. No tutaj już jestem blisko tej pozycji, którą lubię, najbliżej mi tej pozycji było w Golfie, natomiast no Golf miał ten problem właśnie, że te fotele miały za mało mięsa. Natomiast z tym fotelem troszeczkę jest problem, tu pasażera z przodu, dlatego, że on już nie jest regulowany elektrycznie, tak jak tu, tylko mechanicznie, i ten fotel nie schodzi nawet tak nisko jak ten, więc tu już obok jadąc, a ja mam wrażenie, że jednak jadę na taburecie. I to jest niefajnie, bo jak już Honda sportowa zrobiła sportowy, opływowy samochód futurystyczny i zrobiła ten fotel tak na styk, no to już ten też mogła spuścić trochę do tej ziemi, żeby ten pasażer no też sobie siedział tak troszeczkę w Hondzie, nie? A nie w ciągniku siodłowym. To tyle, jeżeli chodzi o ten przód. Teraz tak, no patrzenie w lusterka, no jest tutaj, w to lusterko wsteczne, jest taki problem, że widzimy ten spoiler z tyłu w tym lusterku. Niektórym to przeszkadza, innym nie, no mi nie szczególnie, no oczywiście w Golfie ta ergonomia była super, tak, bo patrzyłem, widziałem szybę i wszystko z tyłu, tutaj widzę jakiś wygibasek, wydzieraczkę, widzę po prostu ten spoiler, pod tym spoilerem widzę tam jakąś szybę, jak coś jedzie za mną, to też tak, no ale nie, no dobrze, ja na to nie będę narzekał, ponieważ tak, jest kamera cofania, bez przesady, te lusterka boczne są super, jeżeli chodzi o szkło, o wielkość szkła. To tylko jest no, kontrolnie, żeby jeszcze dopatrzeć sobie i to jest wystarczające. Nie? Nie ma jakiegoś super komfortu, ale też nie ma co przesadzić. To jest wystarczające. Ta widoczność jest wystarczająca. No trochę tak zalatuję myszką na przykład co? No podświetlanie tutaj tego, no bo to taka jest żarówka, no żółta, No ale no tyle, no co jest fajne, no jedziemy sobie wieczorem i się same długie zapalają, to jest fajne, tego w Golfie nie było. No generalnie powiem tak, no samochód jest fajny, no jest trochę przefuturyzowany, natomiast tak jak mówię, no z zewnątrz to mi nie przeszkadza jakoś bardzo, może być nawet fajne, natomiast to przefuturyzowanie tego samochodu tu w tym obrębie tego wzroku po lewej stronie Honda, no. Natomiast przejdę teraz do najważniejszej rzeczy. Golf wysoko postawił poprzeczkę, ponieważ ja tym Golfem zrobiłem chyba tam 70, czy nie pamiętam już dokładnie, czy 80 tysięcy kilometrów i on nigdy się nie zepsuł, tam się nawet żarówka nie przepaliła. Więc opowieści o tym, że Japończyki się nie psują, a niemieckie auta się psują, ja nie wierzę w to. Ja uważam, że Volkswagen Golf jest tak dopracowanym w tej chwili samochodem, nie wiem jak ta 8, ale 7 była, po tym lifcie jeszcze zresztą, że tam naprawdę no perfekt. I teraz no zobaczymy, czy Honda jest też taka bezawaryjna, bo różne mam głosy. Słyszę, że to japoński samochód składany gdzieś tam w Wielkiej Brytanii i różnie z tą bezawaryjnością. Raczej ludzie piszą co prawda o drobnych rzeczach, no ale ja tego jeszcze nie przetestowałem. Samochód ma 650 km przejechane, gdzie to nie są jeszcze też wszystkie moje kilometry. Udało mi się go gdzieś tam pozyskać na jakiejś trasy, co jakiś czas może będę miał przyjemność nim pojeździć, ale naprawdę Golf, poprzeczka wysoko podniesiona była w Golfie i no i zobaczymy jak z tą Hondą. No chyba uzupełniłem te wypowiedzi, które są na temat tego Civica, gdzieś tam w internecie dostępne. Na pewno uważam, że jest to konkurencja dla Golfa, dla tych z Państwa, którzy rozpatrują zakup auta. Czy on jest niedowartościowany, czy ludzie za mało na niego stawiają? Też takie głosy w jakimś filmie słyszałem, że to jest samochód, który no, powinien mieć lepszą sprzedaż. No może tak, no jest fajny, jest przyjemny. No jest fajny, no po prostu jest fajny. Nie jest jakoś mocno multimedialnie rozwinięty. Ten wygląd z zewnątrz sugeruje, że jak tu do środka wejdziemy, to będziemy mieli, kurczę, no nie wiem, super komputery w środku. No nie jest tak, ale jest przyzwoicie. Mi to akurat odpowiada, bo ja nie lubię takiej zagalopowanej cywilizacji smartfonowej na każdym kroku, więc mi to odpowiada. Czy ja go mogę polecić, czy nie, za mało wiem. Zrobię może kolejny film z nim, jak będzie chociaż 20 tysięcy kilometrów i będzie po jakimś przeglądzie. Tam jest przy 15 tysiącach przegląd, czyli co 15, tak samo jak w Camry. W Golfie był co 30, a mimo tego Golf się nie psuł. Więc tyle mogę powiedzieć. Generalnie samochód jest, mimo tak opasłej instrukcji obsługi, a w Golfie mieliśmy taką, dziś Golf to jest 1/3 tej instrukcji, która tu jest. To ja jej nie czytałem i ja się tu odnajduję. No. Wyłożony schowek materiałem przyjemnym, nie tak jak w Camry, że sam plastik. Te schowki boczne nie wyłożone, a w Golfie wyłożone, a tu nie wyłożone. Coś mi tu pikło. Nie wiem co to jest. W każdym razie, no, jakieś kontrolki mi się zapalają. To ciekawe, co to się dzieje, nie? Ciekawe bardzo. No, zobaczymy, może się zepsuł już pierwszy raz, ale może nie, no. Zobaczymy. Dobrze, kończę na tym ten odcinek. Proszę Państwa, zapraszam do oglądania filmów wcześniejszych na kanale Budujmy Lepiej. Zapraszam do subów. Po prostu do subów zapraszam. O samochodach coś tam jeszcze pewnie co jakiś czas będzie, ale jednak więcej o budowaniu. Te 3 najbliższe odcinki po 15 października się pojawią. Budująco jak zwykle Państwa pozdrawiam. Pod filmem jak zwykle podam trochę linków do tych poprzednich filmów, do grup na Facebooku, oczywiście też do produktów, którymi się zajmuję jako inwestor zastępczy, do Keramik Platte, no bo tym się zajmuję po prostu. Natomiast te filmy, one też nie mają na celu namawiania Państwa na jedną konkretną technologię moją, ale zwrócenie uwagi, gdzie jest mowa o parametrach, bo parametry różne mają różne materiały i znając te parametry można je konfigurować na wiele sposobów, które są uzasadnione. Oczywiście można je też konfigurować na wiele sposobów, które są nieuzasadnione. No ważne jeszcze, że powiem przy okazji tego odcinka, promując te trzy kolejne, że dwa wyglądające budynki z zewnątrz identycznie mogą być całkowicie zbudowane z innych materiałów technologicznie i mogą być zupełnie innymi budynkami, jeśli chodzi o trwałość. Dobra, budująco pozdrawiam, do następnego razu. Wszystkiego dobrego życzę i zapraszam do przejrzenia opisu pod spodem i do oglądania filmów, tych, które już zostały zamieszczone na tym kanale. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dobrego dnia.